Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam według mnie niedoceniane ćwiczenie na mięśnie grzbietu i będzie to inverted row, czyli odwrócone przyciąganie. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, inverted row, czyli inaczej odwrócone przyciąganie czy też podciąganie australijskie, to znakomite i skuteczne ćwiczenie na mięśnie grzbietu, zarówno dla osób początkujących, które dopiero uczą się wyczucia mięśni pleców, świadomości swojego ciała, jak i dla osób średnio zaawansowanych, czy nawet osób, które ćwiczą już wiele lat na siłowni, ale przy odpowiednich wariantach, przy odpowiednim ustawieniu, również mogą solidnie wyczuć i aktywować mięśnie grzbietu. Podczas podciągania australijskiego będziemy aktywowali do pracy skutecznie mięśnie najszersze grzbietu, mięśnie czworoboczne, obłe, równoległoboczne, a także nasze ramiona. Więc nie skłamię tutaj, jeżeli powiem, że podciąganie australijskie jest to ćwiczenie tak naprawdę na całe plecy. W zależności od tego, jak będziemy ustawiać ramię względem tułowia, jak będziemy się przyciągać, jaki kąt tutaj wytworzymy, możemy ukierunkować pracę bardziej lub mniej na mięśnie najszersze czy też czworoboczne grzbietu. Ale do rzeczy, co zrobić, aby wykonać inverted row, czyli przyciąganie swojego ciała do sztangi, gryfu czy też drążka. Przede wszystkim musimy znaleźć odpowiednie miejsce. U mnie jest to klatka, taki rak, na którym mam umieszczoną sztangę na takich specjalnych uchwytach, dzięki czemu, zobaczcie, ta sztanga jest tutaj zablokowana i mogę wykorzystać ją do przyciągania. Ale nic straconego, jeżeli ćwiczycie w domu i macie drążek rozporowy, który możecie umieścić w drzwiach, we framudze i wtedy przyciągając się do tego drążka, również jesteście w stanie wykonać to ćwiczenie. Bardzo je polecam, ponieważ ono wprowadza nas tak naprawdę w przyszłości w naukę podciągania w pionowej pozycji. Nie ukrywajmy, jest to bardzo trudne ćwiczenie i nie jedna osoba marzy o tym, żeby się podciągać w pozycji pionowej, wertykalnej, ale niestety nie jest w stanie. Co wtedy zrobić? Już nagrałem o tym materiał. Po prostu trzeba wzmacniać mięśnie grzbietu także w innych ćwiczeniach. Czy to będą wiosłowania, czy to będą właśnie przyciągania typu inverted row, czy to będą innego rodzaju ćwiczenia na mięśnie grzbietu, na pewno z korzyścią dla Was wzmocnicie tą partię mięśniową i potem podciąganie w końcu Wam wyjdzie, chociażby to miało być jedno powtórzenie. Dobra. Wchodzę tutaj, bo znów się rozgadałem, a Wy chcecie zobaczyć, na czym polega inverted row. W zależności od tego, na jakiej wysokości będzie sztanga i w jaki sposób będzie spionizowana nasza sylwetka, będziemy oczywiście ułatwiać czy utrudniać to ćwiczenie. Ja Wam pokażę wariant taki bardziej dla początkujących. Co robimy? Oczywiście chwytamy tutaj mniej więcej w tym samym miejscu, zobaczcie, gdzieś odznacza gryf, tak żeby równo wykonać to ćwiczenie, układamy sztangę równo tutaj na stojakach. Co robimy? Wychodzimy tutaj ciałem przed nasz gryf, usztywniamy je. To jest bardzo ważne, że ciało tworzy jedną linię, jedna prosta linia, akurat w tym momencie przechylona do tyłu i naszym zadaniem jest, trzymając spięte pośladki, brzuch napięty, plecy proste, głowę, która jest przedłużeniem kręgosłupa, tutaj też mocno mamy zblokowaną, ustawioną odpowiednio, przyciągnąć swoje ciało do gryfu, możemy nawet delikatnie go dotknąć i powoli powrócić do dołu.
Ale to nie wszystko. My chcemy przyciągnąć się siłą mięśni grzbietu, co niestety jest często trudne do wyczucia. Co zrobić? Inicjujemy ruch poprzez wypchnięcie klatki piersiowej do przodu. Zobaczcie, wypycham ją, nie wiem czy to dobrze widać. Ściągam łopatki do siebie, czyli wykonuję tak zwaną retrakcję i dopiero zginam łokcie, przyciągając swój tułów do gryfu. Co to oznacza dla moich mięśni? Ja chcę im przekazać, że chcę ćwiczyć grzbiet, a nie bicepsy. Nie ramiona, nie mięsień ramienny, nie przedramiona, tylko plecy, a bicepsy mają tutaj wspomagać ruch, będą synergistami, ale nie mogą przejmować głównej pracy. Jeżeli nie wypchniemy tej klatki tu, nie ściągniemy łopatek, niestety mięśnie grzbietu będą pracowały w mniejszym zakresie. Także hops, wydech, wciągamy powietrze, powoli wracamy, hops, przyciągnięcie, wydech, powoli wracamy do dołu. 2-3 sekundy do dołu, sekunda do gryfu, ściskamy łopatki, wypuszczamy je delikatnie, ściągamy do siebie w tym momencie, powoli wracamy do dołu. 3 serie po 12 powtórzeń i w tym momencie, jeżeli ramię jest tutaj mniej więcej pod kątem 45 do 70 stopni, to mięśnie najszersze będą pracowały naprawdę solidnie. Także sprawdźcie sobie z tym ustawieniem gryfu na takiej wysokości, jak czujecie. Jeżeli wykonacie 15 powtórzeń bez problemu, bez zmęczenia mięśni grzbietu, to co możecie zrobić? Banalna sprawa. Możecie wysunąć nogi bardziej przed siebie. Nie wiem, czy to ujmie kamera akurat, ale chodzi o to, że po prostu zobaczcie, bardziej obniżycie pozycję. Jestem niżej, będzie dla mnie tutaj trudniej się teraz przyciągnąć. Hop i powoli wracam, tak? Tu już mi ciężko się dociągnąć do gryfu. Hop i powoli wracam, także można rzec, że im bardziej spionizowana nasza sylwetka, stoimy bardziej w pionie, wówczas ćwiczenie jest proste, no bo nie ukrywajmy, że w tym momencie jest bardzo łatwo. No dobra, osoba początkująca może sobie tak wykonywać to ćwiczenie, uczyć się, to żaden problem, no ale nie ukrywajmy, z czasem te kroki do przodu trzeba będzie stawiać. Ale co możemy jeszcze zrobić, żeby utrudnić to ćwiczenie? Przede wszystkim ułożyć inaczej gryf, zobaczcie. W tym momencie, o, gryf będę miał niżej, tak, czy ja dobrze ustawiłem gryf, dobra, zobaczcie, nie, chyba jest troszkę nierówno, o, równo, równo, jeżeli gryf jest niżej, ja wypychając nogi, jeszcze bardziej sobie utrudnię tutaj to ćwiczenie. Także zobaczcie, jak fajnie można sobie to wszystko zmieniać. No nie wiem, czy tak łatwo mi będzie teraz wykonać to ćwiczenie. O, już mi się nogi usuwają, zobaczcie, ślizgają mi się nogi. Hop. Tak, powoli do dołu. Hop. Tylko mi się tutaj nogi ślizgają, akurat warto byłoby sobie coś zaprzeć, ale na siłowni z reguły jest mata typu puzzle. Także zobaczcie, ustawiając gryf na danej wysokości, wysuwając nogi, możemy wpływać na to ćwiczenie, w jaki sposób będzie ono wpływało na nasze mięśnie grzbietu. Jakie warianty tego ćwiczenia tutaj mamy? Zobaczcie. Możemy bardziej ukierunkować pracę na mięśnie czworoboczne. Czy równo jest gryf? Nierówno. Tak. Jeżeli chcemy uruchomić bardziej czworoboczną część mięśni grzbietu, przede wszystkim tą poprzeczną, ściągającą łopatki, ustawiamy ramiona dość szeroko i zobaczcie, kierujemy je tutaj, że tak powiem, pod kątem 90 stopni. Tak, zobaczcie, hop, ściągamy łopatki, tu w tym momencie powoli wracamy do dołu, ściągamy łopatki, powoli wracamy do dołu, także zobaczcie, łokcie są uniesione wyżej. Co za tym idzie, do pracy włączy się również tylny akton mięśni naramiennych, czyli mamy dwie pieczenie na jednym ogniu. W jaki sposób to ćwiczenie może nas przyuczyć do podciągania? Jest to płaszczyzna pozioma, więc nieco inna niż płaszczyzna pionowa, w której będziemy się podciągać na drążku, ale pamiętajmy, te mięśnie pracują
w odpowiedni sposób, odpowiednio się wzmacniają, wytwarzamy tu większą siłę, wzmacniamy chwyt, bo nie ukrywajmy, każde, podkreślam, każde ćwiczenie na plecy, w którym trzymamy jakiś ciężar lub my się do czegoś przyciągamy, ściskając dłonie, będzie wzmacniało nasze przedramiona i wzmacniało nasz chwyt. Dlatego polecam dla osób, którym w niektórych ćwiczeniach przedramiona przejmują większość pracy, puszczać kciuki, kiedy są tutaj ściśnięte na sztandze. Także nie zaciskamy mocno gryfu, puszczamy kciuki, zobaczcie. I w tym momencie mamy tutaj większą pracę mięśni grzbietu, bo te przedramiona troszkę tutaj się luzują. Oczywiście i tak musicie trzymać gryf, bo wyślizgnie wam się i spadniecie do dołu. Jak ukierunkować jeszcze na inverted row pracę mięśni grzbietu? Jakbyśmy chcieli na przykład zaangażować bardziej dolne części mięśni najszerszych, czy też w jakiś sposób dolną część mięśnia czworobocznego grzbietu? Zobaczcie, możemy to zrobić w podchwycie, tak? Także my sobie tutaj wybieramy, zobaczcie, różne warianty. Układam się, blokuję i hop. Dużą pracę tutaj oczywiście wykonają nasze bicepsy, ponieważ jesteśmy w odwróceniu przedramienia, czyli w takiej pozycji, w której biceps jest bardzo silny. O czym musimy pamiętać? W trakcie inverted row nasze nadgarstki są przedłużeniem przedramion, także nie wyginamy ich, bo będziemy tutaj niestety narażali staw nadgarstkowy na jakieś bolesności, bóle, a w przyszłości kontuzje. Co do inverted row, to nie musicie mieć klatki, nie musicie mieć drążka rozporowego w domu, a może ćwiczycie właśnie na siłowni, macie suwnicę Smitha, na której również możecie ustawić gryf w odpowiednim tutaj ułożeniu i również wykonać to ćwiczenie. Nic straconego, jeżeli suwnicy nie macie, nie macie klatki, ale może macie liny TRX. Nagrałem już materiał o tym ćwiczeniu, gdzie przy systemie podwieszanym możemy naprawdę potrenować znakomicie mięśnie grzbietu. Tam po prostu te liny są bardziej ruchome, ustawiamy w taki sposób, w jaki chcemy wyczuć mięśnie pleców. No ja mogę pochwalić się jeszcze takim rarytasem, który dostałem na urodziny. Jest to kratownica. Może nie dostałem, tylko sam sobie, że tak powiem, sprawiłem, że chcę dostać tą kratownicę, tak? Także to nie była jakaś niespodzianka, tylko taki mój wymyślony prezent. Co daje mi ta kratownica? Zobaczcie, mam ile tutaj chwytów. I dzięki temu mogę chwycić gryf w sposób taki neutralny, młotkowy, a co za tym idzie, jeszcze inaczej ukierunkować pracę mięśni grzbietu, gdzie dużą pracę oczywiście wykona mięsień ramienny, ten schowany pod bicepsem, który jest bardzo silny. Nie ukrywajmy, mięśnie grzbietu w tej pozycji również fantastycznie popracują. Także zobaczcie, prosta zmiana chwytu zmienia pracę mięśni grzbietu. Pamiętajcie, jeżeli łokieć idzie w stronę tułowia nieco bliżej, mięśnie najszersze przejmują większość pracy. Jeżeli mamy ułożenie w nachwycie, gdzie łokieć jest mniej więcej na wysokości barku, mięśnie czworoboczne oraz tylny akton mięśni naramiennych będą pracowały bardziej. No dobra, ale kochani moi, teraz to, co lubicie najbardziej, czyli jakich błędów się wystrzegać. Brak spiętego brzucha, nienapięte mięśnie pośladkowe, puszczone biodra do tyłu i zobaczcie, to wygląda tak. Tu spada takie machanie bez żadnego napięcia, biodra spadają. No jest to ćwiczenie po prostu wykonane źle. Kolejna sprawa to brak inicjowania ruchu z mięśni grzbietu, czyli ściągnięcia łopatek, tylko skupiamy się na bicepsach. O, takie pierwsze skrzypce odgrywa tutaj biceps, który zgina łokieć, zero w ogóle aktywacji mięśni grzbietu, zero wypięcia klatki piersiowej, takie zgarbienie, protrakcja barków, to nie pomaga nam wykonać ćwiczenie. Kolejna sprawa to ruch całego ciała bez skupienia się na plecach, które są trudne do wyczucia, podkreślam, także naprawdę musicie się skupić. Czyli takie hop nogami, nogami sobie pomaga, piętami, także polecam ustawić buty pięty w taki sposób, że palce idą do góry, wówczas ta tutaj linia pracy będzie naprawdę efektywniejsza dla pleców. Jeżeli stopy położycie, palce stóp położycie na ziemi, na podłodze,
to ta siła nóg będzie nam bardzo pomagała w takim przyciąganiu, czy na linach TRX, czy właśnie przy ćwiczeniu typu inverted row, także tego nie robimy. Kolejna sprawa, której nie róbcie, zgarbiona głowa, wyginamy tą szyję. Zobacz, garbimy się i przyciągamy barki do góry. Nie robimy tego, barki ściągnięte do dołu. Możecie delikatnie opuścić łopatki do dołu, ściągnąć je do siebie i przyciągamy dopiero, tak? I nie zginamy tutaj nadgarstków, nie przyciągamy się. Nie robimy tak, przyciągając gryf, nie łamiemy go nadgarstkiem. Sztywno, proste przedramiona i bach, przyciągamy. Polecam 3 serie, po 12 powtórzeń, maksymalnie 15 tego ćwiczenia. I mamy zaliczone przyciąganie poziome na mięśnie grzbietu. Jest to naprawdę niedoceniane ćwiczenie, które no nieczęsto widuję na siłowniach, nieczęsto adepci wykonują ten ruch, a szkoda. Chwytają od razu wielkie obciążenia, chwytają nie wiadomo co, sztangi, maszyny, a nie umieją utrzymać stabilnej sylwetki podczas podciągania, przyciągania australijskiego. Nie wiem skąd ta nazwa, czy pochodzi z Sydney, czy ktoś wymyślił to z Australii, jest to nieistotne. Gwarantuję Wam, jest to bardzo dobre ćwiczenie. Dajcie znać, czy robiłyście kiedyś inverted row. Co sądzicie o tym ćwiczeniu? I podzielcie się oczywiście swoimi uwagami, odczuciami. Jak już wykonacie ten ruch, jeżeli nie wykonacie go na siłowni, to może kupicie sobie drążek rozporowy, wsadzicie go, we framudze, w drzwi i będziecie przyciągać swoje ciało, znakomicie uruchamiając do pracy mięśnie grzbietu. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie i zaglądajcie na inne opracowane ćwiczenia na kanale. Razem go tworzymy, także będą kolejne filmy instruktażowe. Zostawiamy łapki w górę, komentarze, udostępniamy ten materiał dalej, aby pomóc ludziom, którzy nie potrafią wyczuć mięśni grzbietu. Do celu z pasją. Cześć!